Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym powiem, jakie wyroby podlegają pod wymagania minimalne. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na sprawę następującą, że podstawowe pojęcie wymienione w dyrektywie narzędziowej jest nieco inaczej zdefiniowane w naszych przepisach krajowych. W dyrektywie 2009/104 mamy definicję sprzętu roboczego, stąd ta nazwa i skrót literowy całej dyrektywy WED, czyli Work Equipment. Sprzęt roboczy, zgodnie z dyrektywą, to wszelkie maszyny, urządzenia, narzędzia lub instalacje użytkowane podczas pracy. Natomiast w naszym rozporządzeniu ministra gospodarki to, co w dyrektywie nazwano sprzętem roboczym, u nas w naszym rozporządzeniu nazwano maszyną. Maszyną są wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania. Czyli gdyby to troszeczkę starać się przybliżyć, to pierwsze sformułowanie maszyna, to znaczy wszelkie maszyny. Należałoby to zinterpretować w ten sposób, że tymi maszynami w rozumieniu rozporządzenia będą wszystkie sprzęty objęte dyrektywą maszynową i posiadające oznaczenie CS tytułu tej dyrektywy. Czyli maszyny w takim klasycznym znaczeniu jak tokarka czy jak wózek widłowy, ale również inny sprzęt objęty dyrektywą maszynową i również w tej dyrektywie maszynowej nazywany maszynami. Natomiast w minimalnych wymaganiach maszyną są także inne sprzęty, takie jak narzędzia, jak instalacje, w tym, że instalacje służące do wykonywania pracy, to znaczy na przykład instalacja sprężonego powietrza, a nie instalacja oświetlenia w budynku na przykład. Ale również drabiny czy rusztowania jako ten sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości. Czyli jeżeli popatrzeć na tą definicję maszyny w rozporządzeniu wdrażającym minimalne wymagania i definicję maszyny w dyrektywie maszynowej, to nie są to ewidentnie takie same definicje. Definicja maszyny w naszym rozporządzeniu wdrażającym minimalne wymagania jest znacznie szersza, bo obejmuje właściwie każdy sprzęt, który służy pracownikowi do wykonywania procesu pracy. Czyli maszyną w rozumieniu minimalnych wymagań jest również łopata, młotek, czy wiertarka, czy tokarka, czy instalacja, czy drabina. W związku z tym to jest dosyć istotna różnica. Pod minimalne wymagania podlega znacznie więcej sprzętów niż pod dyrektywę maszynową. I rolą pracodawcy jest identyfikować, do jakiego sprzętu, które z wymagań minimalnych miałyby zastosowanie i odpowiednie dostosowanie tego sprzętu do tych właśnie wymagań minimalnych. Dziękuję bardzo za uwagę.